Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Na początku chciałbym przede wszystkim podziękować Wam. W 3 tygodnie ze 100 widzów zrobiło się Was na ten moment ponad 10 tysięcy. Bardzo się z tego powodu cieszę i przychodzę do Was z kolejnym materiałem. Porozmawiamy o tym, ile paliwa pali samolot pasażerski oraz ile to wszystko kosztuje. A teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Na początek zajmiemy się małymi prywatnymi maszynami, a dokładnie najpopularniejszym samolotem na świecie, jakim jest Cessna 172, której do tej pory wyprodukowano niemal 45 tysięcy egzemplarzy. Te czteromiejscowe maszyny są wyposażone w silniki tłokowe, czyli tak samo jak nasze samochody. Jednak samolotem nie możemy podjechać po prostu na stację benzynową i odlecieć, nie tylko przez zamieszanie, jakie byśmy zrobili, ale przez inne właściwości paliwa, które tankujemy do naszych samochodów. Właściwym paliwem, jakim zatankujemy nasz samolot, jest paliwo AV Gaz. Cena w Polsce kształtuje się na poziomie od 7 do 9 zł za litr. A teraz najważniejsze – spalanie. Na forach znalazłem wiele informacji od właścicieli samolotów i uśredniając, ich maszyny palą około 40 litrów paliwa na godzinę lotu, czyli między 15 a 20 litrów na 100 km. Co ważne, wszystkie wartości spalania w filmie odnoszą się tylko do optymalnego lotu na wysokości przylotowej, pomijając m.in. start czy lądowanie. Gdy weźmiemy cenę za litr, którą dzisiaj musielibyśmy zapłacić na warszawskim lotnisku Babice, czyli 7 zł i 17 groszy, i pomnożymy ją przez około 20 litrów, dzięki którym pokonamy 100 km, wyjdzie nam koszt około 140 zł za 100 km. Pamiętając, że w samolocie mieszczą się 4 osoby, koszt na osobę wyniesie nam po 35 zł. Jest to na pewno zdecydowanie więcej, niż jakbyśmy zapłacili za podróż samochodem. Plusem jednak jest to, że samolot leci po prostej do celu oraz leci zdecydowanie szybciej, niż pozwalają na to przepisy na autostradzie. Okej, teraz gdy już wiemy, ile w przybliżeniu kosztuje lot małą maszyną ważącą mniej niż 1 tonę, rzućmy okiem na ważącego ponad 40 ton Airbusa A320, czyli jednego z najpopularniejszych samolotów na świecie, używanego m.in. przez linię Wizz Air. Podstawą, od której należy zacząć, jest to, że Airbus A320 ma, jak łatwo zauważyć, silnik odrzutowy. Samoloty pasażerskie latają kilka kilometrów wyżej niż małe Cessny. Mimo że jak jesteśmy wysoko nad chmurami i widzimy piękne słońce, to tak naprawdę na zewnątrz panuje temperatura nawet do minus 60 stopni. Stąd paliwo do odrzutowców musi mieć inne, bardziej restrykcyjne właściwości. Według producenta, Airbus A320 na 100 km potrzebuje aż 372 litry paliwa. Lecąc przykładowo z Warszawy do Londynu, samolot na samo pokonanie odległości w linii prostej potrzebuje prawie 6000 litrów paliwa. Ile to kosztuje? No właśnie, teraz przejdziemy do pozytywów. Zakładając, że w Airbusie A320 wypełnimy samolot do ostatniego miejsca, tak jak robią to na przykład tanie linie lotnicze, i podzielimy 372 litry przez liczbę pasażerów, wyjdzie nam spalanie zaledwie 1,9 litrów na 100 km. No okej, tylko jak z ceną paliwa? W końcu jest ono bardziej restrykcyjne i wymagające. Tutaj wychodzi nam coś takiego jak efekt skali. Na świecie jest zdecydowanie większe zapotrzebowanie na paliwo do odrzutowców niż do małych maszyn tłokowych. Stąd też produkcja jest większa, dzięki czemu koszt wytworzenia jednego litra spada. W efekcie na dzisiaj cena litra paliwa Jet A1 na Okęciu kształtuje się na poziomie 4,52 zł za litr. Cena przelecenia 100 km dla jednego pasażera wynosi w tym momencie 8,5 zł. Okej. Ale Airbus A320 jest niewielkim wąskokadłubowym samolotem, latającym głównie na krótkich trasach. Jak sytuacja wygląda w przypadku czterosilnikowego kolosa, jakim jest Airbus A380? Ile może potrzebować paliwa maszyna, której masa startowa wynosi ponad 500 000 kg? Zgadujcie. Odpowiedź A. 1000 litrów na 100 km? Odpowiedź B. 2000? Czy może odpowiedź C. 10 tysięcy litrów na 100 km? Najbliżej poprawnej odpowiedzi jest odpowiedź B. Airbus A380 średnio potrzebuje niecałe 1800 litrów na 100 km. 1800 litrów to pokój o wymiarach 12 na 12 na 12 metrów. Skrzydła A380 są w stanie pomieścić 320 tysięcy litrów paliwa lotniczego, którego wartość przekracza grubo ponad 1 000 000 zł.
Ale pamiętajmy, że A380 nie jest taki duży bez powodu. Na swój pokład, w zależności od konfiguracji, może zabrać nawet 853 pasażerów. Gdy podzielimy spalanie tego Airbusa na tylu pasażerów, wyjdzie nam spalanie zaledwie 2,11 litra na 100 km. Jednak Airbusa A380 użytkują tylko linie premium, które zarabiają głównie na pasażerach klasy biznes. Wypełniając samolot luksusowymi miejscami, pojemność tego samolotu spada do 544 pasażerów. Wtedy spalanie w przeliczeniu na jedną osobę wzrasta nam do 3,3 litra na 100 km. Oczywiście, pamiętajmy, że bilet w klasie biznes jest kilkukrotnie droższy niż w klasie ekonomicznej. Niemal niemożliwym jest wypełnienie całego samolotu pasażerami płacącymi tak ogromne kwoty. Każde wolne miejsce w samolocie to ogromny koszt dla linii. Przy rosnących cenach paliwa coraz mniej opłacalnym jest użytkowanie tak ogromnych maszyn. Efektem tego jest spadająca liczba zamówień takich samolotów jak Boeing 747 czy właśnie Airbus A380, którego potencjał potrafi wykorzystać tylko linia Emirates. To wymusiło na producentach samolotów stworzenie nowych, oszczędnych maszyn. Odpowiedzią na potrzeby rynku stał się dobrze nam znany Boeing 787, czyli popularny Dreamliner, czy jego europejski odpowiednik, czyli Airbus A350. Mieszczący 291 pasażerów w konfiguracji dwuklasowej Boeing 787 na pokonanie 100 km na wysokości przelotowej potrzebuje średnio jedynie 650 litrów paliwa lotniczego. Gdy podzielimy to przez liczbę pasażerów, spalanie w przeliczeniu na jedną osobę wyniesie jedynie 2,23 litra na 100 km. W bardzo dużej maszynie, potrafiącej bez problemu pokonać ocean, czy odbyć lot bezpośrednio z Australii do Europy. Potencjał Dreamlinera wykorzystał również nasz polski lot. Jednak najlepiej z jego możliwości skorzystał norweski low-cost Norwegian, który wysyła Dreamlinery z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wypełniając tanimi biletami cały samolot, mimo ogromnej odległości, może nadal zaproponować cenę biletu kilkukrotnie niższą od tradycyjnych konkurentów. Jaka jest przyszłość lotnictwa? Tego jeszcze nie wiemy. Następnym krokiem ma być pokazany za rok Boeing 797, czyli wąskokadłubowy, super oszczędny samolot na długie trasy. Czy wyprze on Dreamlinery z naszego nieba? Według analityków tak. Jak będzie? Zobaczymy. Analitycy wróżyli również wspaniałą przyszłość Airbusa A380, który nadal nie spłacił się francuskiemu producentowi. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz nie zapomnij zasubskrybować kanału Samoloty, aby nie przegapić nowej porcji lotniczych ciekawostek.